Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku projektu Słowo. Dzisiejsza Ewangelia to Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 1, wersety od 26 do 38. Dzisiejsza Ewangelia jest przepiękna, jest o tym, jak anioł pański przekazał wiadomość Maryi, że urodzi dziecko Boga, i Maryja, pomimo tego, że była bardzo uboga, nie miała męża, to ona i tak, pomimo tego wszystkiego, wzięła jakby na siebie ten stres i ciężar, bo mogła na przykład nie zaufać aniołowi, że naprawdę tak się stanie, bo mogła myśleć, że no urodzę i dalej będzie źle. Ale Bóg jakby daje nam taką moc i radość, możliwość. On nas uzdrawia i daje nam taką swoją moc, taką wielką pomoc. Więc Jezus też wtedy się, jak urodził, no to mogło być tak, że już będzie źle. Ale Bóg, kiedy zesłał swojego jednego syna, to wtedy on od razu pomógł Maryi i dał jej moc, właśnie to, że tak ją uratował, wzmocnił jeszcze bardziej, i ona mu zaufała, bo taka jest moc Boga. Ona jest tak wielka i niezrozumiała dla ludzi, że my czasami się w niej gubimy. Czasami jej nie rozumiemy, przez co możemy nie ufać tej wielkiej mocy. Na przykład my w naszym współczesnym życiu, czasie mamy taką możliwość, że będziemy popełniać aborcję. I na przykład teraz kobiety, jeżeli byłyby w takiej sytuacji jak Maryja, no to często jest tak, że wtedy po prostu by się bały, że już jakby byłyby tym wszystkim tak niepewne i chciałyby zabić to dziecko. A jeżeli zaufamy Bogu i tej Jego łasce, to On nam pomoże we wszystkich naszych problemach, trudach. Po prostu trzeba Mu zaufać. Maryja, pomimo tego, że była w tak ciężkiej sytuacji, to zaufała Bogu i On jej od razu pomógł we wszystkich problemach. Więc tak samo my starajmy się w każdym momencie życia, w każdej sytuacji, jaka nas napotyka, jaka jest dla nas ciężka, jakiej nie rozumiemy, mamy jakiś dylemat, to aby zawsze jakby postawić na tym miejscu jako takiego naszego doradcę Boga, zaufać Mu i On nam pomoże. Dziękuję Wam za wysłuchanie, wspólną modlitwę. Zachęcam Was do oglądania kolejnych filmików Wojska i Papa.